Witam wszystkich serdecznie w odcinku, który zapowiada się fantastycznie, ponieważ, kochani, jeszcze ciężko mi jest w to uwierzyć, ale tutaj jest ten pająk, którego nazwę gatunkową przeczytaliście sobie w tytule. No i dobra, co dzisiaj? Ja się jaram doszczętnie, ponieważ tak, tutaj mam podrośniętą samicę Pecyloteria metallica. Możemy sobie ją przełożyć w sumie tak na szybko, żebym wam ją tylko pokazał do tego pojemnika. I kupiłem sobie ją ostatnio na giełdzie w Wawie. Natomiast naszła mnie taka myśl jakiś czas temu, żeby sobie zrobić grupówkę z dwóch samic Pecyloteria metallica. No i kochani, to jest pierwsza samica, a druga właśnie do mnie dzisiaj pocztą doszła. W związku z tym zaaranżujemy sobie dla nich tubę. O, cześć. No witaj. Udało się. Nigdy nie miałem samicy Pecyloteria metallica, czujcie? Nigdy, nigdy. A teraz marzenie się spełniło. Żeby nie było, za własne pieniądze kupiona. Nikt mi jej nie dał. Jest to materiał niesponsorowany. Znaczy jest sponsorowany, ale przeze mnie. No, także to jest jedna samica Pecyloteria metallica. Na razie niech ona sobie siedzi właśnie w tym pojemniczku. No i co dalej? Dalej, kochani, mam tą tubę. Na pewno ją kojarzycie od Bioterru. Bardziej spostrzegawczy widzowie stwierdzą, że jakiś czas temu była tutaj samica Tapina Eugenius violaceus. Macie rację, ale ją sprzedałem, bo mnie nudziła i stwierdziłem, że ta tuba idealnie się nada dla moich dwóch samic Pecyloteria metallica, ponieważ nie jest bardzo duża ta tuba, a jak wiemy, w grupówce pająki zbyt dużo miejsca i zbyt dużo możliwości do schowania się mieć nie mogą, więc pomyślałem, że akurat taka tuba, przynajmniej na test, zda egzamin. Zobaczymy, co się stanie i mam nadzieję, że mi się dwie samice nie zjedzą. W sensie mam nadzieję, że mi jedna samica drugiej nie zje. Ale dobra, do rzeczy. Tuba na bok i tutaj mam kartonik. Znaczy, mam nadzieję, że to jest samica Pecyloteria metallica, bo jeszcze czekam na tilancję, wiecie? A to się wydaje takie podejrzenie lekkie. Jest szansa, że tam zamiast metaliki będą tilancje, ale może nie. Może to rzeczywiście jest metalika. Ja jestem gotowy, nie wiem jak wy. Całe życie na to czekałem, to jestem gotowy. Okej. No i co, tilancję czy metalika? Nie, no tu będzie metalika, ziomy. Mamy styrobox. O, jest i hitpack. Cieplutki. Na bank metalika. Woohoo! Dobra, jeszcze się nie cieszę, bo mogła umrzeć, nie? Nie no, żartuję. Nie ma szans. Już widzę po pakowaniu, że pańkowi nic nie jest. O, ziomeczki! Dostałem się do najważniejszego. O tak, ona tam jest. Dobra, sprzątam i patrzymy. Dwie samice metaliki w jednym odcinku. No tego jeszcze nie było. Przypomniałem, że samice metaliki u mnie nie było nigdy. Nigdy nie miałem samicy. Dwa razy miałem metalikę i dwa razy wyszedł samiec. Więc to była kicha. Ale teraz dogodziłem sobie trochę i kupiłem dwie pewne samice. No, o jaka jestem piękna. Ojejku, taka przed wylinką raczej, bo trochę ciemnawa. Spoko jest tak, że one specjalnie agresywne nie są. To bardziej chodzi o to, że są szybkie po prostu. Możemy w sumie ją dać do tego samego pojemnika, w którym jest pierwsza poe. Zobaczymy, co się stanie. Jakby kogoś zastanawiały ceny, to tą kupiłem za 330, a tą za 400. No i dobra, to niech one tu siedzą, a jeszcze może tak zerknę na podwozie. Tu jest taka szpara na podwoziu, słuchajcie, że samica na bank. Dobra, mam dwie samice Pecyloteria metallica, najlepiej. Co robimy teraz? Teraz sobie urządzimy tubę, a jak urządzimy tubę, to przejdziemy do strefy makro tych licznotek. Zacznijmy od przyzdobienia dna tuby, ponieważ z racji, że jest ona dość wąska, to później byłby z tym kłopot. Wrzucimy tutaj trochę mchu. Ostatnio dostałem w paczce niespodziance takie bardzo fajne kawałki próchna. Są po prostu przepiękne, spójrzcie. No jest piękny ten kawałeczek kory brzozowej, więc też sobie to rzucimy. Celowo nic nie daję do tyłu, ponieważ z tyłu będą płaty korka.
Tak jak już wcześniej wspomniałem, jeśli trzymamy POE w grupie, to nie bardzo możemy dać im pole do popisu, jeśli chodzi o liczbę kryjówek, ponieważ one stają się wtedy terytorialne i mogłyby sobie zrobić krzywdę. Więc zrobimy taką jedną główną pionową konstrukcję korkową i zobaczymy, czy to zda test. Czy przede wszystkim najpierw muszę jakoś stworzyć tą konstrukcję, ja nie mam wizji na nią. Przy okazji korek jest z tyłu, ponieważ ta tuba stoi na regale przy ścianie, czyli przy kablu grzewczym, więc one będą miały automatycznie w kryjówce cieplutko. No nie wiem, jeszcze tego nie czuję, ziomy. O, dobra, myślę, że powoli zmierzamy w dobrą stronę. Skończyłem tubę. Zobaczcie na nią. Front prezentuje się naprawdę ładnie, a z tyłu to POE będą miały naprawdę super. Tak uważam. One sobie jeszcze tutaj dorzucą trochę torfu, trochę sieci i zobaczymy, jakimi będą one dla siebie współlokatorkami. Dobra, jeśli tuba jest gotowa, to zabierzmy się za oglądanie pająków. Plan na teraz jest taki, że fajnie by było zachęcić POE, by ona sobie usiadła na tym kawałku kory. Więc możemy spróbować z którąś, no bo dwóch naraz to bez sensu. Okej, niech będzie w takim razie pierwsza z brzegu. Fajnie by było mała, jakbyś nie biegała za dużo, tylko na przykład tak sobie od razu stanęła tu i nic nie robiła. Tak by było naprawdę najlepiej. A teraz ją tak zatrzymam pęsetą. Okej. No i już. Stoi. Wiem, że to głupie, ale może by jeszcze drugą. Tamta się chowa. Schowaj się tam pod spód. Tak całkiem pod spód. O, właśnie tam się schowaj. Nie, to bez sensu, bo zobaczcie. Ona siedzi tak. O, ale jesteś ładna niebieska. No witaj. Musimy cię w makro zobaczyć. Ups, cholera. Generalnie ja uwielbiam, jak mi tutaj biegają po tym stole pająki, bo tak jest, słuchajcie, zawsze, że pająk biegnie po stole, po czym nie skacze ze stołu, tylko zaczyna biec pod spodem stołu i to na dobrą sprawę jest serio bardzo komfortowe. Dobra, wezmę ją i robimy makro. Ojejku, zobaczcie, jak ona tam chce się wcisnąć. Zostań na tym korku. Aż mam ochotę ją wziąć na rękę, ale wiem, że to jest mega nieroztropne, więc nie będę tego robił, żeby złym przykładem nie świecić. Ale metaliki są strasznie potulne, wiecie? Nigdy z nimi nie ma problemów większych. I widzimy bardzo przewidywalne ruchy ona robi. Nie no, nie kusimy losu. Aczkolwiek widzicie, że jeśli chodzi o pecyloterię metaliki, no to tak naprawdę nic strasznego. Obstawiam, że jakbym ją wziął na rękę, no to raczej by mnie nie ukąsiła, aczkolwiek różnie bywa. Tego nie można, wiecie, nigdy nie można być tego pewnym w 100%. Także cały czas trzeba szacunek do pająka mieć. Widzicie, a druga sobie siedzi otwarta w ogóle i chillaucik. Tutaj sobie kroczy po korku. Nie sądzę, że coś ją zdoła zdenerwować. Mógłbym wziąć na rękę, no mógłbym. Nie będę tego robił. Aczkolwiek chciałbym, ale to najwyżej się zrobię poza scenami. Żeby nie było, że tutaj namawiam młodzież do brania pecyloterii na ręce. To by było bardzo nieroztropne. Ale jest piękna, prawda? Dobra, przepinamy się na lepsze szkło. Tylko teraz to by było fajnie, żeby ona jednak stanęła na chwilę. A nie tak bez przerwy kroczyła. No ale chyba widzimy, o co tutaj chodzi. Piękne stworzenie. Jeszcze niebieskie na dodatek. Ogólnie pecyloteria metalika występuje dziko w Indiach, a konkretniej w jednym parku narodowym, czy gdzieś tam na jednym rejonie, słuchajcie, metaliki występują na obszarze 100 km2 i tyle. I w innych miejscach nie występują one na ziemi, więc no, są to takie małe rarytaski. O, stanęła, to byśmy się zbliżyli troszkę. Nie, jednak nie stanęłam. Jednak muszę cały czas szukać odpowiedniego miejsca dla siebie. Spokojnie, mała. Zaraz znajdziesz odpowiednie miejsce dla siebie. Ups, a to moja dłoń. A, to walić dłoń zająca. Idę dalej. Powiem wam, chciałbym, kurczę, tutaj zrobić im zdjęcie, jak dwie siedzą na tym korku, ale boję się, że to będzie niewykonalne. Jednak cały czas któraś będzie łazić, no i tyle z tego będzie. Ale piękne. Ło, jakie to piękne. Dobra, wkładamy jedną. Możemy wsadzić jedną do tuby, a potem zająć się jeszcze makrem drugiej. Może czymś się różni.
No, wbijaj mała do siebie. Oj, bo też nie chcę cię spychać palcem. Dobra, złaś mała. O, jakie to jest piękne, słuchajcie. No, o, tam się możesz wcisnąć. I w nowym domu, super. No, bardzo fajnie. Bardzo, bardzo mi się podobasz, mała. Ale ty też mi się podobasz. Dobra, to zobaczmy drugą sztukę, jak wygląda, jak się zachowuje. O, było szybkie wyjście z pojemnika, moi drodzy. O, i pod biurko. Wiecie co, nie będę tej sztuki dawał na korek, bo taka troszkę rozbiegana jest. Też nie chce mi się za nią biegać. Wydaje mi się, że tamta sztuka liniała dawniej, bo ta jest dość jaskrawa w porównaniu do tamtej. Dobra, wrzućmy ją też do pojemnika. No i już. No i dobra, ziomeczki, będziemy kończyć ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał i że zawarte w nim pająki również. Czekajcie, czy tam jest jakaś interakcja właśnie? No jedna samica jest tu, a druga... A druga chce wyjść. Nie pozwól jej, Kuba. Ona nie może się wydostać. Ty, mała, gdzie idziesz? Nie wychodź, ale mogę na ciebie poświecić. To zobaczcie, co tu się dzieje. O tak, no takiego pająka to ja rozumiem, nie? Jakie to jest super. Dobra, ziomy, oficjalnie kończymy ten odcinek. Jeśli wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, bo dobrze wiecie, że to mnie motywuje. To tyle, trzymajcie się i do zobaczenia już w środę. Hej!